death comes in loud. Witam serdecznie wszystkich widzów, nowych i starych w kolejnym materiale. Generalnie co, może uda nam się ukończyć drugi loch. No zobaczymy, generalnie trochę krucho z naszymi wojownikami, musimy ich tutaj podleczyć. Wiem, że mógłbym skorzystać z leczenia i chyba tutaj te dwie postaci też wymagają leczenia, więc wiecie co, może zróbmy to tak. Nie będziemy już tu kombinować. Na arenę wbijemy tutaj tego. Niech się tutaj... A tu sobie wbijemy to leczenie z alchemii. Przez destylację, nie? Mamy trochę tych składników. Czekajcie, bo tutaj mamy mało. Nie wiem, czemu tak jest to podzielone na sztuki. Nie mogło być tutaj na przykład 5 razy, 2 razy, 4 razy. Wiecie, o co mi chodzi. No nic, trochę to popierdzię. Tu 4, to mamy 4, tu 3, 4, 4, 5. Kości jest 5 i pancerz jest 5. Ah, the smell of successful alchemy. Weźmy dwóch wojowników, a ten niech się, nie wiem co z nim. Niech leczy, bo nie ma życia. Wiecie, to wszystko tak jest, tutaj za darmo się leczymy. W Darkest Dungeon chyba z tego co pamiętam to coś... Nie, chyba też było za darmo leczenie. Wiecie co wam powiem? Co mnie to daje, że ja sobie to odblokuję, to drugie? A każdy podany przywraca... dobra, my musimy tutaj stworzyć licza. Dobra, stwórzmy tego licza. Mamy trochę tych punktów, trzeba zacząć tutaj rozwijać to też. Unholy masonry. Będziemy manę odzyskiwać. Wykopaliska. Okej. Ty potrzebujemy zombie. To też trzeba widzę właśnie o to. O to dbać, bo. Procent czasu na znalezienie losowej części przez każdego poddanego pracującego na wykopalisku, dobra. Każdy poddany w siedzibie GW zapewnia... O kurcze pieczone. No tutaj nie mamy tego. Łowcy głów, więc na razie to odpada. Tutaj potrzebuję mumię. To jest słabe, a to? Jeszcze jednego licza muszę stworzyć. Szkoda, że wcześniej troszeczkę żeśmy się tym nie zainteresowali. Dobra, moi drodzy, ruszamy. Jak tam nasze statystyki? 7 punktów mamy w końcu. Dobra, bierzemy atak. Dobra, 28-30. Tutaj mamy tych punktów. Wróć. 2. To tutaj nic nie zwiększymy, chociaż... Szczęście, unik. Weźmy to, niech będzie. Inicjatywę mu zwiększymy. To ma jeden punkcik, tutaj też nic nie damy. Dobra. Chyba, że mamy jeszcze jakieś... No tak, tylko tutaj mam szmaty jeszcze. Można by to było podmienić, ale powiem wam, że trochę szkoda mi tego. Bardzo mało surowców mamy. A 4 punkty, proszę.
Zwiększa ilość gniewu, którą Airatus zyskuje w walce. To by się przydało, moglibyśmy tylko napierdalać tym. Trafienie krytyczne zadaje 225 obrażeń. 26 do 29. Kurczę, dobra. Okej, dobra. Aha, ten talent miał wziąć. Weźmy tą dodatkową jedną część. Weźmy tą jedną dodatkową część. The formulae reveal their secrets. O kurczę, tej celności nie wziąłem, widzicie, ale zjebałem teraz. To też jest fajne. 12 do celności dla wszystkich naszych wojowników, nie? Czekajcie, bo my jesteśmy tutaj. To się czasem kurwa nie cofam, a tu są elitarni przeciwnicy, daj pan spokój, nie idziemy tam. O cholera, nie mam kogo poświęcić. Nie mogę się cofnąć? No niestety się nie da. No nic, wolę walczyć ze zwykłymi przeciwnikami niż elitarnymi. Tylko on tutaj chyba cały czas kuźwa ma przekrój na siebie 50% szansy. Aha. There's no sun up in the sky, bony weather in the sky. Te ataki są takie mało mocne, cholera. Jak jakiś przeciwnik jest tutaj na wyczerpaniu, to można tej umiejętności użyć, bo de facto odzyskujemy mózg. Więc możemy zaraz... Dobra, wiecie co? Ja tutaj chyba dam... Bufa, co? Ej, wiecie co? Kurwa, ten właśnie miotacz pieroński. Aha. Tu chujowo trochę wam powiem. Nie zdech ten? O kuźwa, goś nie zdech. 88 obrażeń, ale shit. Jaka paranoja. There's no sun up in the sky. Only weather incoming. Jeden punkt życia mi został, nie, trzy. Jaka ta gra jest kuźwa mać. Damy mu zaraz tego, aha. This is my kind of entertainment.
Nie damy mu nic, bo zatopił szkieleta właśnie. W końcu ten krytyk siadł. Trzy, dobra. You don't know why? There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. Your frail bodies fail you. Ja pierdolę, to jest. Ale straciłem kuźwa życia. 2, 2. I 2 mózgi po 12. A skąd 2 mózgi po 12? Straciłem tylko jedną postać. O cholera, to dobrze, dobrze. Straciłem szkieleta, więc muszę tego szkieleta stworzyć. Czekajcie, może sobie stworzymy coś z mocniejszych składników, jak mam. Humans become much sturdier when you strip them of their vital organs. O, wykonuje dodatkowe ataki za każde wzmocnienie na cel. Now, prove yourself worthy of my investment. Tą inicjatywę też możemy mu wbić. Dobra. Patrzcie, mam mózg na 12 poziomie. Trochę chillowo, nie mam za bardzo kim walczyć. Tylko dwie postacie mogę tutaj sobie bić. Weźmy tutaj, o tego najwyżej wezmę już. Na trzecim poziomie. Licz z czwartej pozycji może atakować? Może. A ten z trzeciej? Jak najbardziej, dobra. Takim składem trochę ciulowym zagramy. To muszę sobie wbić tą celność. Ale trochę się kuźwa boję, bo mogę kuźwa w pierdziel lecić. Mam jeszcze jeden punkcik do wydania. Dobra, to. Chyba, że sobie zwiększymy tutaj tego. Właśnie, czekajcie, mam 12 poziom.
Serve me well, my minion. A ja mam wolę manę niż gniew. Dobra. Zwróć uwagę, że jak tutaj wybieramy tę umiejętność, to jeszcze otrzymujemy plus tutaj do statystyk. To też jest bardzo ważne. Kurde, ten gość ma mało ma życia. Trochę mnie to martwi. Czekajcie, bo ja tutaj mogę sobie jeszcze przydzielić prochy plus 2 do statystyk. I sobie wybijemy to. Czekajcie, jakimi zdolnościami atakuje. Atak magiczny. A to jest atak fizyczny magiczny. Dobra, to weźmiemy to. Kurde, jedna kość mi została. Ja pierdzielę. Mamy sporo many. Powiem wam, że ten pierdzielony gość, kurwa, jest mega wkurwiający. Musimy go jak najszybciej chyba ściągnąć. A ten berserker też jest, kurwa. Ja pierdziur, zaczyna goś napierdalać. Czekajcie, bo gość ma chyba taką umiejętność, którą... Aha! Kurwa macę wziąłem! Szlak. Atak magiczny, dobra, to możemy tego bić. Shit. Zjebałem strasznie. Aha, bo to mi przesuwało dwie pozycje do przodu. O kurwa, mamy mało życia. Straszna kicha. Tylko 26 pancerza, zapomniałem. Patrzcie, gość ma tutaj wzmocnienie. Dobre to było, no powiem. Kurwa, gość nie był dłużny. Spróbujmy tutaj 41, ale kuźwa mać. Ja cię pierdzią, musiałby kryty ksiąść. Co za pech. Ale nie, nie zaatakował nas, dobra. This is what 1,000 years of evolution looks like. Yeah, pathetic. Pathetic. Death. Move those mortal legs. Dobra, jakoś poszło. Chociaż jeszcze nie jest koniec walki. Jeszcze nie jest koniec walki, no ale... Yeah.
Wow. Cholera, jasne. Przekierowanie. Move those mortal legs. No, proszę, zaatakuj tego jeszcze. Ashes to ashes, dust to dust. Generalnie to, że tracimy oddziały, to nic jest strasznego w zasadzie, bo możemy ich, tylko musimy ich stworzyć. I bo zyskujemy mózg, więc poziom doświadczenia nam jest zachowywany. Ja na początku nie wiedziałem, że tak to działa w tej grze. Oj, proszę, teraz uderzymy trzy razy. To nie było wzmocnienie? Cholera. There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. 68. Muszę się leczyć. Niestety muszę się leczyć. Your frail body's failed. Wow, to uderzenie jest naprawdę mocne. Jeszcze się skurczybyk zregenerował, nie wiem czemu. Dobra. Soon this world will be mine. O. Co to za fajny artefakt? Wiecie, ile odzyskali zdrowia? Dobra, to zmieniamy tutaj ekipę. Nie wiem, czy licz może na drugiej pozycji wolę atakować. Sprawdźmy to. Może, dobra. Mało ma życia, cholera. Nie chcę go stracić. O, pancerz. Plus 2 to statystyk. Utrzymamy 3, to mógłbym sobie coś tam wbić. Macie 14 poziom. Na 15 będę mógł sobie wbić tą umiejętność. Super. O, 5 do życia. My enemies are in for a nasty surprise. No dobra, może jakoś damy radę. Teraz pytanie, gdzie idziemy? Tutaj czeka nas raz, dwie walki, trzy. Tutaj nas czeka raz, dwa, trzy. Tutaj możemy się uleczyć, tu też się możemy uleczyć. Natomiast tutaj... Raz, dwa, trzy. Raz, tu mamy tylko dwa. Tylko, że to kuźwa jest jakiś ten legendarny przeciwnik, szlak by to trafił. A tutaj sobie możemy wbić poziom. Dobra, lećmy tutaj. Czekajcie, sprawdzę jeszcze jedną rzecz, bo no, to ma tą umiejętność fajną. Zadaje trafienie krytyczne. Trafienie krytyczne zada 225 obrażeń. 17 na 20 razy 225. Trzeba to przeliczyć, jak to się bardziej opłaca. No nic. Przypuszczam, że jest na zero. Nie wiem, czy ten licz... Might want to make them a bit sturdier next time. To już na pewno już wygrałem. Kurwa mać!
Co za chuja? Ja cię pierdolę. Szlakby to... To berserker, kurwa mać. Ja cię pierdzielę. Jest, krytyk shot. Ale fajnie. Mamy szansę zwyciężyć. This never gets old. Wiecie, że możemy podobno obrażenia zadawać na poziomie 700 punktów. A skąd to wiem? Na tym jest osiągnięcie. A, żebym się sfrajerował z umiejętnością. Move those mortal legs. Jakaś paranoja. Czekajcie, no bo to jest cholera. Don't know why. There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. Being born was your first mistake. Nie miałem wyjścia, musiałem tak zrobić. Your last. Za 10. I suppose I can craft a few hundred more. Wiecie, jak ja przegram, to będzie kicha. Don't know why. There's no sun up in the sky. Bony weather incoming. Kogoś jeden punkt życia ma? Tak, jeden punkt życia ma. Sun up in the sky, bony weather incoming. Gros atakuje pieron zasraniec. You know, if this keeps up, I'll be done purging the world ahead of schedule. O kurwa, tylko jeden mózg uzyskałem teraz. Oho. Jednak dupa z tym wskrzeszaniem. Cholera. Piętnasty poziom mamy, dobra. Ten się musi leczyć. Tutaj sobie może tego lisza weźmiemy. Ten się tutaj wzmacnia. No i muszę kudę znowu stworzyć tą tom. Oblubienicę. Składniki mamy przynajmniej.
I expect results. Nie mam tego cofnąć już. Koda, źle wybrałem. Aha, wróć. A ten jest słaby strasznie, cholera. Ta mumia, tylko że ma plus taki, że ma dużo życia, nie? Oj, czekajcie, bo mamy tutaj miecho na 14 poziomie. O, wow. Dobra. Spoko. Czy szmaty i to mamy? Szmaty możemy tutaj dać mu. Plus 2 do statystyk. I teraz pytanie, co bierzemy? Wszyscy wrogowie tracą 15 wigoru. Mroczny rycerz odzyskuje liczbę punktów wigoru równą zadanym obrażeniom. Wróg traci 30 punktów wigoru. Mroczny rycerz odzyskuje liczbę punktów wigoru równą zadanym obrażeniom. Wszyscy wrogowie tracą 12. Ale tutaj wszyscy wrogowie tracą 12, tutaj wszyscy wrogowie tracą 15? To beznadziejne to jest. Tylko tyle fajne, że mamy życia więcej, nie? 10 punktów. Ale tak poza tym to jest beznadziejne, bo tu mamy 12 przecież. Aha, bo to sobie zmienię. Dobra, wiem. Daba to jest chyba lepsze jednak. Bo wystarczy, że będzie dwóch przeciwników i tak to będzie już praktycznie 0. 2 razy 15 jest 30, nie? Daba, weźmy to. 15 poziom. Co tu jeszcze mamy? Statystyki, 3 punkty. Weźmy tą inicjatywę. A, ktoś ma. Nie ma, dobra. Dużo czasu tutaj się traci, ale powiem wam, że straciliśmy dwie jednostki i odzyskałem tylko jeden mózg, więc de facto to nie jest tak, że możemy w nieskończoność sobie pykać. Mamy tą celność, ewentualnie. Poczekaj, aż 3 punkty talentu, kuźwa mać. Zdaję punkty obrażeń magicznych o wartości 4. Podpala przeciwników na dwie tury, ale których przeciwników? I embrace this fury. No nic, dobra. Czy się leczymy, czy bierzemy manę? Manę, bo leczenia nie bardzo potrzebujemy. W zasadzie. Aż tak.
Kurde, powiem wam, że trochę kicha. Move those mortal legs. Gość ma odporności na fizyczne 20%. 20 punktów znaczy się. Potem ma pancerz z kolei. Szlak. Dobra, bijmy tego. Aha, zapomniałem 20. Shit. Ale zjebałem teraz. Carve open their husks. 105, 105, 105. Szkoda, że kurde wyprowadzi jeden atak. Dobra, przetrwaliśmy to bez większych strat. W sumie bez żadnych strat, żeśmy to przetrwali. Dobra, bijmy tą dwa razy jako bite. As worthless as you were in life, you will be worth something in death. Dobra, tego typa trzeba bić. Ma 26 odporności i 6 na ten. Move those mortal legs. No niestety, nie ma wyjścia, ale muszę bić. Ale stracił ten atak obszarowy, nie? Za 4. Ej, to są te tarcze, to się nie opłaca. A, jednak zadał atak. Jednak zadał atak, no niestety. Dwa razy po 20. Gość ma tutaj tą, cholera, dobra. Ale lipa. One less annoyance in the world. O, matka. O, osłabienie spadnie? Okej, leczy też to, dobra, to fajnie, trzeba o tym pamiętać. Oj, to było bolesne. De facto ten licz, tak? Jeszcze może się leczyć. Ależ... Good, good. More materials. Ooh, I didn't think it would be this easy. Wiem, mam lock, no ale nic nie mogłem zrobić. Kurde, szarżuję naszymi jednostkami. You will soon embrace your new existence. Dobra, git. Nikt nie zginął. Czekajcie, bo my mamy te artefakty jednorazowe, których w ogóle nie używamy.
Usuwa sojuszniku wszystkie osłabienia, usuwa wszystkie wzmocnienia przeciwników. Chyba wolę to. Wiesz co, problem jest tego typu, że przydałoby się leczenie, więc sobie zrobimy alchemię, destylację i wbijemy sobie coś tutaj, tu mamy tego dużo. It's no gold, but it will do. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo chyba tutaj jest... A nie, dobra, tutaj jest dopiero, okej. Okay. Co sobie tu weźmiemy? 13, 16, 12, 15. Dobra, każdy zdobył poziom. 3 punkty. Czy ja potrzebuję celność? Niekoniecznie. Tutaj też nic nie damy, tutaj też nic nie damy, tutaj też nic nie damy. Chciałbym sobie wbić to, ale to 7 punktów aż kosztuje. Dobra, przyda mi dwie walki ostatnie. Return to me. Aha, mieliśmy jeszcze te artefakty właśnie jednorazowe. Na początku walki wszyscy wrogowie tracą wigoru. To byśmy sobie zostawili może na bossa. No. Po zwycięstwie wszyscy poddani odzyskują pełny wigor. Wiecie co, to jest średnie, bo mam tutaj tą fontannę. Tego chyba nie będę używał. Do punktów gniewu. Dobra, weźmy to. It embellishes my undead features. Będziemy atakami stresującymi atakować. Dobra, przydam jeszcze dwie walki, moi drodzy, i... Zresztą odcinek będzie troszeczkę dłuższy. No zobaczmy to, komu to zada. Wszystkim czy jednemu? Chyba dwa razy po 11 jeszcze nam zada obrażeń. A kuźwa, zjebałem, widzicie? O matko. Co ja cholera zrobię teraz? Czasem gdzieś nie zginął. Kurde, szkoda, że nie ma nikiem wzmocnienia, nie? Na celu. Ale kurwa, tak. Ej, no nie mogę kurwa... No jaki ciul, pół życia mi stracił. Nic nie możemy zrobić, cholera. Jednemu? Za każdy ujemny punkt szczęścia. Ale to chujowe. Ale chujowy atak. Ja cię pierdzielę. O Boże. 11 na dwie tury. To jest 22 plus 4. 25 obrażeń. To takie średnie to w sumie jest. Death.
Move those mortal legs. Najgorsze to, że nie mogę sobie poradzić. Ja pierdolę. Nie możemy żadnego przeciwnika ściągnąć. O, patrz, gościu tutaj ma 50% szansy na to, że nas kuźwa ma 3 punkty pancerza. O matko, tu jest jeszcze oznaczenie celu. Przegrałem to. No, muszę to wziąć. Dwóch tylko otrzyma obrażenia. No dobra, ciągle. Dobra, jednego nie ma. My friend. Kurwa mać. Ej, to jest jakaś paranoja. Szlak by to trafił. It was not the right tool for the job. Fuck. Paranoja wam powiem. ...45 zaledwie obrażeń. My kingdom comes. Ciężko będzie to cholera wygrać. Bardzo ciężko to będzie cholera wygrać. Ja cię pierdolę. Don't know why. There's no sun up in the sky. Bony weather in. Dobra, tutaj płomień dokończy sprawę. A, ale per. Dupa, kuźwa, nie zadziałało to. Aż kuźwa mać. Klątwa to zadaje te obrażenia chujowe. No patrzcie, nie ma co zrobić. Kuźwa, szczęścia więcej niż... Czekajcie, może tym zaatakujemy. Dobra. Kuźwa, ile ataków? 5! Pięć ataków zadałem, masakra. Mamy 30. O matko, jaka walka. Szybko trzeba tego gościa sprzątnąć. Dobra. Nie wiem, czy bierzemy leczenie. Uleczymy się przed tym. Przed walką z bossem, nie? Yeah.
Pytanie, czy odzyskamy mózg. Mine is the winning side. Jest, co to jest? Jaki jęzor. Dobra, najważniejsze to, że odzyskaliśmy, moi drodzy, mózg. It's only for me. I crafted it that way. Dobra. Gita z Malina. Wow, 14 do statystyk. 40. Super. Dobra, tutaj mamy 4 punkty, możemy sobie wbić się tutaj, ale ten mumia jest słaba, muszę ją wymienić. Zobaczmy ten cmentarz. Chyba ten długi jest lepszy od tej mumii. Ale coś mało oddziałów mam, powiem wam. Przydałoby się kogoś stworzyć. Jeszcze. I just can't tell where they get their uncaring attitude from. Dobra, teraz się weźmiemy. A, nie będziemy się leczyć, bo się przed walką uleczymy, dobra. Nie będę tracił zasobów. Punkty. Właśnie sobie tu artefakt wbijemy. Jednorazowe. No właśnie. To się przyda. Now I will make mortals tremble before me. Well, even more than previously. Kurczę, tyle mam tych amuletów. Zwiększa podstawowe szanse, że wróg umrze na zawał serca 10%. Powiem wam, fajne. Radzie na jeżo. Moi drodzy, kończymy materiał. Niestety nie uda nam się powalczyć z bossem. I powiem wam, że chyba będzie przejebane, już coś widzę. Nie wiem, czy ten upiór jest w ogóle dobrym pomysłem, a de facto i tak nawet nie mamy nikogo w zanadrzu. Bo ten jest na 8 poziomie. Chyba, że będziemy trzema atakować tymi wojownikami. W sumie może to nie jest taki też głupi pomysł, bo ten może atakować z trzeciej pozycji. No i chyba tak zrobimy. No, myślę, że to będzie dobry pomysł. 2 punkty. No, tak będzie trzeba zrobić. Będziemy się leczyć tymi umiejętnościami. Mam na myśli tym głodem otchłani. Szkielet się de facto nie będzie mógł leczyć, ale możemy sobie wbić tutaj ten mistyczny hart ducha. No i zobaczymy w następnym odcinku, jak się to potoczy, ta walka. Myślałem, że damy radę jeszcze dotrzeć do bossa.
co, mamy dwa lochy zakończone. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się. Piona, bananowe życie.